Cześć, witam was w kolejnym moim nagraniu, takim bardziej na luzie, taka bardziej pogadanka będzie i taki trochę też poradnik. Pokażę wam chmurę Xiaomi, ale to będzie taki poradnik, bo urządzenia Xiaomi nie posiadam, przynajmniej na razie w swojej kolekcji. Ale wiem, że mój tata ma, więc kto wie, czasem za 2 lata, może za 3. Będą braniki, nie? Ale kto wie, nie obiecuję, nie? Ale tak może kiedyś być. Ale postanowiłem sobie konto już założyć obecnie, sprawdzić jak to działa i pokażę wam co tam jest, nie? Co tam można sobie zrobić, jakie funkcje oferuje ta chmura Xiaomi Cloud i jak założyć sobie konto Xiaomi przez komputer PC, bo jakiekolwiek konto sobie zakładasz, jeżeli jest możliwość założenia konta przez komputer, to sobie tak zrób, bo osobiście polecam, nie od siebie. Możesz sobie zrobić na telefonie Xiaomi konto założyć, ale osobiście polecam zakładać konta na komputerze, bo wtedy masz fizyczną klawiaturę, wiesz co piszesz, masz to taki obszar większy i się nie pomylisz, nie? To taki wstęp. Dobra. Żeby sobie założyć konto Xiaomi, to wchodzimy na taką stronę przez przeglądarkę. www. Link będzie w opisie. .i. .my. .mi. .com. I. .mi. .com. Taki dziwny adres to jest, ale to jest adres chmury Xiaomi. Klikamy Enter. I wchodzimy. O! Zdrowka to nic i kropkami kropka com. Widocznie literówkę zrobiłem. O, i weszłem. Linka dostaniecie do tego w opisie. Chmura Xiaomi. Uzyskaj dostęp do swoich zdjęć, kontaktów, wiadomości i urządzeń za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Ale pamiętajcie, że ja urządzenia Xiaomi jeszcze na chwilę obecną nie posiadam. Tylko sobie założyłem konto, żeby sprawdzić co tam jest, nie? Dobra, klikamy zaloguj się za pomocą konta Xiaomi. I co my tu mamy? Możliwość logowania, ale żeby założyć sobie konto, to klikamy opcję załóż konto. I co my tutaj mamy? Wybieramy kraj. Oczywiście Polska jest dostępna i podajemy adres e-mail. No ja oczywiście wpiszę byle jaki, żeby móc przejść dalej. Spokojnie, czekajcie, bo ja to się zrobiłem. Małpa klop.ok. Takie coś, takiej domeny na pewno nie ma. Takiego adresu, ale przejdziemy, nie? Klikamy zapoznawam się zgadzam się z umową użytkownika, czyli po prostu i z regulaminem i klikamy dalej, nie? Ja podałem taki byle jaki adres, żeby móc przejść, nie? Po prostu żaden e-mail nikt do nikogo nie dojdzie. Ale my przejdziemy. Klikamy dalej. Zaznaczamy tutaj, nie jestem robotem. I powinniśmy przejść dalej, chyba że po prostu ten adres nie jest akceptowany. To wpisujemy jakiś taki normalniejszy. O, może teraz przejdziemy. Spróbujemy. O, teraz przeszliśmy. Ok, i co dalej? Ustawiamy hasło i powtarzamy hasło. I dalej postępujemy zgodnie z instrukcjami. Dalej nie będę już szedł, bo bym musiał konto utworzyć, hasło jakieś podawać. A ten dziwny adres, którego nie ma. Więc to tak, żeby pokazać wam, nie? Jak założyć sobie konto na komputerze. I dalej klikasz dalej i potem będziesz musiał podać takie dane jak adres, nie adres, tylko numer telefonu, polecam ci dodać do konta. Tak jak robiłem kiedyś poradnik na temat zakładania konta Huawei, to mówiłem, że jest to wymagane. Tutaj nie jest to wymagane, ale zalecane. Ja wam też polecam to zrobić. To jest tak zwany awaryjny numer telefonu. W przypadku Huawei się to nazywa, a w przypadku Xiaomi'ego się to nazywa pomocniczy numer telefonu.
I to pozwala na logowanie się za jego pomocą, albo po prostu reset hasła. Nie? Też za pomocą kodów tam autoryzacyjnych, nie? Które nie będą przechodziły ci na maila, tylko na SMS. I to jest wygodniejsze niż co chwilę wprowadzane poczty, nie? Dobra, wychodzimy stąd, logujemy się na konto i pokażę wam, jakie tam opcje są. Jakie tam opcje chmura oferuje. Pokażę wam tylko je, nie, co tam jest. Pobawimy się trochę i zobaczymy. I na tym koniec, nie? Także widzimy się za chwilę, bo muszę się tutaj zalogować, nie? Nie wiem, o co chodzi, ale ikona jest na czerwono. Napiszcie mi, dlaczego jest tutaj taki znaczek obok ikony OBS-a, bo audio jest rejestrowane. Więc ja nie wiem, o co chodzi. Od jakiegoś czasu mam taką ikonkę, nie? To tak off topic. Otwieramy. Loguję się tylko i wracam do was zalogowany. Jestem z powrotem. Jak widzicie, jestem zalogowany i mamy taki interfejs. Bardzo podobnie wygląda to do chmury Huawei'a, tylko że mamy niebieskie tło jednolite, a tam było taki gradient był. I co my tu mamy? Kontakty. To możesz sobie, jak masz telefon Xiaomi, to sobie fajnie to się ładuje, takie kółko, nie? O, właśnie. Autoryzacja konta, weryfikacja. To jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli numer, kod będzie wysyłany na numer telefonu, jeżeli podasz podczas rejestracji. A jeżeli go nie podałeś, to możesz to później w ustawieniach sobie zrobić, nie? Ja później wam pokażę, jak tego dokonać. Więc klikamy wyślij. Wpisujemy captcha. Wiem, to jest straszne. Ja tego też nie lubię, ale niestety trzeba to zrobić, bo później będzie można dodać urządzenie do zaufanych i już tych kodów nie będzie. Także wpisujemy. Także zatrzymam nagrywanie, nie, żeby wam z tym nie męczyć. K, X, bo ja mam słaby wzrok, także pamiętajcie o tym. H, O, K chyba. Czekajcie, ja sobie włączę powiększenie za pomocą lupy. K, X, to jest K? No dobra, spróbujemy. To jest horrendalne, ja tego naprawdę nie lubię. O, K chyba, no nie wiem, no tak, ja to widzę, tak jak tutaj napisałem. No oczywiście nieprawidłowe. H, Y, X, 8D. X, 8D. Czy B to jest? Nie, 8. Wygląda to na 8. Ale może być czymś innym. Oczywiście jest ok. Więc już jest w porządku. I teraz na mój... O, widzicie? Był dźwięk. Może słyszeliście. Tylko wyłączę tą lupę, żeby nie przeszkadzała. Wprowadzamy kod z SMS-a. Mamy na to 5 minut. Także spokojnie wpisujemy. Ten kod jest jednorazowy, także mogę go was przy was prowadzić. 621 621 447. I sobie zaznaczcie tutaj, ufaj temu urządzeniu, dzięki czemu nie będziesz musiał już tych kodów wprowadzać, nie? Tak jak jest w przypadku banku albo dwuetapowej weryfikacji konta. Bo ja to mam aktywne chyba, dlatego ja mam konta. Numery. Chociaż nie, chyba nie. No nie wiem. Zaraz zobaczymy później w ustawieniach konta, czy ja to mam włączone, nie? Jeżeli nie, to osobiście polecam. No i weszliśmy do kontaktów. I co w tych kontaktach na Xiaomi account czy Mi Cloud możesz zrobić na chmurze Xiaomi? Nie? Tu sobie możesz dodawać kontakty również z tego poziomu, przywrócić kontakty, no, utworzyć nowy kontakt i tu sobie możesz imię na wszystko wprowadzić, firmę i wszystkie dane, tak jak w Androidzie jest, nie? I wprowadzimy sobie, nie wiem, test. Tutaj sobie byle co.
telefon kubakowy jakiś taki. Byle jaki, praca, żeby wam po prostu... A, nie może taki być. To jeden, dwa, trzy. Dobra. No nie wiem, czy on może... No zobaczymy. I uznajmy, że to jest to, więc po prostu klikamy dodaj, do góry, nie nowy kontakt. Ale teraz mamy, więcej możemy wiadomość jakoś, dodać jeszcze adres, nazwa użytkownika, strona internetowa, urodziny, relacja, notes, czyli notatka i tak na dobrą sprawę tyle, jeśli chodzi o kontakty, nie? I to masz jeszcze opcję zadania, przepraszam, zdjęcia. Awatara do kontaktu, nie jak w Androidzie. I nas to interesuje, więcej później chcemy, więc klikamy Enter. Albo tutaj nowy chyba, no zaraz to ogarniemy. A jak to zapisać? Tutaj co jest? No nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na przykładowe, jak to zapisać teraz? To jest... Zamknięcie. I nie mamy, nie? To jeszcze raz. Test. I numer. A tu mamy jeszcze możliwość, a tu jest, nie, to jest dodawanie grup. Zawsze do tego przejdziemy. Kurde. Gdzie jest zapis? A tu, o mój Boże, dodali ptaszek po prawej stronie. Kto by to znalazł? Dobra, jesteśmy w domu. No, dodajemy i mamy kontakt zapisany w chmurze, nie jak widzicie. I tak sobie możemy, jak masz telefon Xiaomi, to możesz sobie zsynchronizować tam. Po prostu ja wiem, bo mój tata ma Redmi Note 9T. Więc ja wiem, jak to działa. Tylko, że on konta Xiaomi nie posiada. Ale wiem, że taka opcja w interfejsie MIUI jest synchronizacji. Przepraszam, proszę drodzy widzowie, za sąkanie. Jest opcja synchronizacji kontaktów z chmurą Big Cloud. I sobie tak jakbyś do konta Google dodawał. Nie? I z tego poziomu też sobie możesz wyeksportować kontakty właśnie, wyedytować. Po prostu wszystko z kontaktami. Tu masz grupy, możesz sobie tutaj tworzyć, nie, grupować. Oczywiście to ma chińszczyzny, ale też jak ja pisałem do Xiaomi, to mi napisali, że to jest początek tego interfejsu. Więc dlatego także się nie bójcie tego, bo to jest oficjalny interfejs Xiaomi'ego. To nie jest żaden tam podróba, nie? Dobra, co dalej? Tu mamy jeszcze grupowanie według liter. Te kontakty możesz sobie wyeksportować jeszcze, nie? Do pliku VCF. Z tego co wiem, tu mamy menu, zaznaczanie wszystkiego, zarządzanie grupami i usunięcie kontaktów, nie? Dobra, no to byłoby... A, i tu jest jeszcze przywrócenie kontaktów właśnie z postaci pliku. Możesz sobie zaimportować. Możesz przywrócić kontakty z dowolnej kopii zapasowej stworzonej w ciągu ostatnich 30 dni, nie? No to... Aha, to może nie jest plik VCF, tylko kopia zapasowa jakaś. To też fajna sprawa. Powiem wam, bo sobie możemy, jak usunąłeś jakiś kontakt w ciągu tam kilku dni, to możesz sobie to przywrócić, nie? Jakże wykonałeś jakąś kopię. Przydałaby się tu jeszcze opcja importu, nie z pliku. A jest, pod tym menu, importuj kontakty, proszę bardzo. Ta kolekcja oszukuje importowanie. Funkcja obsługuje importowanie kontaktów w standardowym formacie VCard. No, czyli pliku VCF. Wybierz plik. Ja mam na dysku zewnętrznym, sobie zrobiłem plik taki do tego, do właśnie YouTube'a. Zaraz weźmiemy. Tutaj mam do poradnika, proszę bardzo. Próbujemy zaimportować. O, widzicie? Proszę bardzo, odświeżyło nam się i mamy wszystko załadowane, nie? Wszystkie numery.
No, możemy tymi numerami sobie zarządzać w ten sposób. Każdy sobie możemy wyedytować, klikając dwa razy, nie? Albo zaznaczając, że tutaj mamy opcję zarządzania grupami. Przepraszam, mówiłem o tym, nie będę powtarzał się. Wracamy do innej funkcji. Dalej mamy wiadomości. To jest bardzo fajna rzecz. Przydałoby mi się to. Ja powiem wam tylko, co to jest, bo tego wam nie będę, nie, teraz przynajmniej obecnie, nie będę w stanie pokazać. I jakbym nawet dorwał jakieś urządzenie Xiaomi od kogoś, to nawet wtedy bym nie mógł wam tego pokazać, bo bym musiał kartę SIM wkładać i tam wysyłać SMS-y. Ale do czego ta opcja służy? Służy to do robienia kopii zapasowej wiadomości SMS w chmurze, nie? Wiem, bo też bo już bawiłem kiedyś tego mojego taty Xiaomi Redmi Note 9T. I tam też taka opcja jest, jak otworzysz wiadomości, ty masz listę odbiorców, tak jak w Androidzie standardowo, to tam menu jest synchronizuj z chmurą. Ale musisz być zalogowany w telefonie, nie? Do chmury Xiaomi. To jak będę miał kiedyś w przyszłości, o ile będę w ogóle miał, nie? Bo może tak nie być. Jakiś telefon Xiaomi, to po prostu się będziemy bawić. Spróbujemy, nie? Pokażę wam, jak to połączyć, jak tam się zalogować i tak dalej. Ale kolejną funkcją fajną jest galeria. Czyli odpowiednik zdjęć Google od Google'a. Albo Apple Photos, czyli po prostu zdjęcie od Apple'a, nie? I to możemy sobie przesłać zdjęcia. Ja spróbuję przesłać jakieś tapety na pulpit. Zobaczymy, jak to działa. Traktujcie ten film bardzo na luzie, bo to nie jest film z przygotowaniem. Tylko takie właśnie spontanicznie uruchomione nagrywanie, nie? Tak się razem z wami się bawię, nie? To chmurą. Co szukamy tapet na pulpit, to muszę na innej partycji to mam. Tapety. No powiedzmy, że z Windowsa XP. No, a tam nie, bo to są zwykłe JPEGi. Zaznaczymy wszystkie. Otwórz i nam się po prostu zawsze obudzicie. Za chwilę nam się wgrywają. A jako przeszli do albumu, aha, to fajnie, to tak jak na Apple jest, bo od mojego brata się dowiedziałem, że są albumy, nie? Od pewnej znajomej też, która używała, ma iPhone'a. I to też po prostu można grupować sobie w albumy, jest tylko jeden, prywatny, dlatego mogę wybrać prywatne, nie? I wybieram, za chwilę wam powiem, gdzie te albumy są. I widzicie do góry, tutaj powinien być zawsze taki pasek, się powinien pojawić. O, no, a co jest? Nie przesyła? A jest na dole, tu. Tak kiedyś było do góry, to ciągle coś tu zmieniają. Dobra, wyłączę tu, tutaj, bo tu mam kopię zapasowe i się przesyłają. Ale wyłączyłem. Dobra, tu możesz sobie rozwinąć i masz przesyłanie. I ukończone, nie? To są bardzo małe pliki, więc już przesłało je od razu, bo to są tapety na pulpit, a nie zdjęcia. Więc możemy stronę odświeżyć i za chwilę zobaczymy, jak te zdjęcia wyglądają. Albumy prywatne, bo tam wgrałem, proszę, i zobaczymy, czy te zdjęcia tu są. A znowu logowanie. E-mail. A to ten numer, jakbyście zastanawiali się, co to jest tak zwany ID Xiaomi. To jest coś podobnego do identyfikatora Huawei. Jak robiłem film o tym, nie? To też był taki numerek. To, ale możesz używać normalnie loginu. To jest tak zwany auto lock off, jak ja to mówię. Czyli to jest takie auto lock out, chciałem powiedzieć. To jest takie zabezpieczenie. Jakbyś był zalogowany i byś poszedł sobie na kawkę, a twój brat by ci tutaj grzebał. I automatycznie po jakimś czasie cię wloguje.
Bardzo fajna sprawa. Wybaczcie, muszę znowu zalogować, więc widzimy się za chwilę. Jestem z powrotem. Jak już otworzyłem, jeszcze raz wam otworzę stronę główną, jak do tego doszedłem. Bo musiałem wejść znowu w galeria. I tutaj mamy właśnie te albumy, bo tutaj wgrywaliśmy te zdjęcia do prywatne, nie? I tutaj zobaczcie, że za chwilę nam się pojawią. Proszę, te tapetki, niektóre wgrałem na chmurę Xiaomi. I możecie sobie tutaj normalnie przeglądać, to, ale fajnie to animuje się, kurde. O, tak powiększa się, fajne efekty tu są. Takie szczegóły, zobaczcie. Tak to wygląda. Elegancko, podoba mi się to. Dobra, tu mamy automatycznie jeszcze utworzone albumy z aparatu. Jakbyś miał telefon Xiaomi, to będą, jak włączyłbyś synchronizację z chmurą w ustawieniach aparatu. Wiem, bo mój tata ma ten telefon, więc ja wiem, jak to działa, bo kiedyś się bawiłem. Jest taka opcja, tylko tam wtedy prosiło o logowanie, więc klikałem anuluj, żeby nie tam mojemu tacie nie namieszać, więc klikałem anuluj, a tam była opcja postawienia aparatu, włączenia synchronizacji z chmurą i zrzuty ekranu, też możesz sobie włączyć tam postawienia systemu, będziesz tam na samej górze gdzieś, właśnie Xiaomi account, konto Xiaomi i tam w chmurze będziesz musiał znaleźć ustawienia chmury, tam włączyć synchronizację zrzutów ekranu, nie? No i wszystkie filmy. To też na przykład jakbyś nagrywał aparatem. Nie, te ci się też będą synchronizowały. Tak włączysz w ustawieniach aparatu. Ja tylko wam mówię, a nie pokazuję, nie? Bo nie mam swojego urządzenia Xiaomi, takiego do zabawy. Może kiedyś będę miał. To wam porobię takie poradniki. Dobra, a teraz zajmujemy się chmurą. No i kosz. Bo jak sobie usuniesz takie zdjęcie, czekaj, co jest? Aha, bo ja otworzyłem nie albumy, tylko tu, zdjęcia. Bo ja to wgrałem nie użyłem tylko do albumu. Jeżeli sobie zaznaczysz jakieś zdjęcie, to możesz sobie z nim tutaj tak zrobić. Zaznaczyć wszystko, dodać do albumu innego, jeżeli jest, nie? Przenieść albo skopiować. Albumy traktujcie jak foldery. Dalej mamy jakie opcje jeszcze? Pobranie pliku na dysk i usunięcie z chmury. Jeżeli sobie usuniesz i kliknie, tu masz napisane. Zdjęcia zostaną usunięte także ze wszystkich urządzeń Xiaomi, które są synchronizowane, na których jest zalogowany Xiaomi account. Usunąć mimo to, także uważajcie. Jak masz włączoną synchronizację w ustawieniach konta Xiaomi na telefonie Xiaomi, to ci się automatycznie tam z pamięci też wywali. Także dlatego ja nie lubię tych usług. Ja jak już to preferuję dyski w chmurze typu takie ogólne. Huawei Cloud, Google Drive, Apple Drive, iDrive, nie tak to się tam nazywało, OneDrive, a nie jakieś tam Google Foto, Apple Foto i tego, takie zdjęciowe, nie? Tego typu usług nie lubię. Ja zdjęcia wgrywam, ale do takiego ogólnego dysku, a nie galerii. Dobra, usunąłem i teraz to trafiło do kosza. Proszę Państwa, to możesz sobie tutaj przywrócić w ciągu 30 dni. To jest oczywiście zakutkowane, bo prawdopodobnie miniaturek to nie pokazuje, nie? Albo jest jakiś błąd, to po prostu może tak w kosu wygląda. I to możesz wydłużyć sobie okres, ale to prawdopodobnie jest płatne. Dokładnie, musisz mieć płatną chmurę wykupioną. Bo za darmo, bo nie wiem czy powiedziałem, troszkę późno o tym mówię, ale lepiej późno niż wcale. 5 GB jest za darmo.
Jak w przypadku Huawei'a. Przywracamy, klikamy na tą strzałeczkę, klikamy, czekamy i już mamy w albumie prywatne, tam gdzie było, nie? O, i znowu logowanie, widzicie? To jest właśnie to zabezpieczenie, ja to lubię. Ale hasło jest zagwiazdkowane, bo już zapisane w przeglądarce, więc nie muszę już zapisy zatrzymywać, nie? Bo jest zagwiazdkowane, także mogę kliknąć po prostu zaloguj. O, i wejdę z powrotem, już kodów ja nie będę miał, bo jest zadane jako zaufane. Nie? W ustawieniach urządzenia można wywalić urządzenia zaufane. Dobra, to tyle jeśli chodzi o galerię. Ta zakładka zdjęcia, to tu możesz sobie przesłać brak zdjęć, możesz dodać kilka. Zdjęcia w albumie prywatnych nie są tutaj wyświetlane. Możesz je przeglądać w albumach, no. No to jak wgramy jakieś, na przykład, nie wiem, inne fotki, inne tapety, na przykład, nie wiem, z landscapes, czyli jakieś tutaj mamy krajobrazy, to są chyba siódemki tapety, to żeby się pojawiły, tak tutaj, to jak widzicie, nie da się zrobić, nie? Trzeba najpierw otworzyć swój album. To klikamy albumy, klikamy na ten plus, klikamy teraz, wpisujemy nazwę, test, utwórz i teraz możemy przejść do zakładki zdjęcia, dodaj, przeszli, wybieramy pliki, teraz wybieramy test, nie prywatny, tylko test. I jak zobaczycie, na dole mamy przesyłanie. Przesyłano. Jeżeli się nie pojawiają, to klikamy odśwież na S5 na klawiaturze i po prostu zdjęcia się załadowały. Nie? Bo są w innym albumie niż prywatne. Mam nadzieję, że czajcie. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o galerię. Co tam jeszcze mamy? Notatki. To jest bardzo fajna i przydatna sprawa. Możemy sobie tutaj notować różne rzeczy. To jest bardzo proste, więc szybko wam pokażę. Mamy wszystkie notatki. Nie pogrupowane, foldery, ukryte i usunięte. Czyli kosz. Żeby sobie utworzyć, to mamy jeszcze wyszukiwanie, nie? Możemy sobie wyszukać. Żeby sobie dodać, to klikamy plus. I mamy dwie opcje, notatka i mapa myśli. Mapa myśli to jest tak zwana memory map. Ale to jest po prostu nic innego jak lista to do. Ale najpierw się zajmiemy notatką. I tu możesz sobie wprowadzić jej tytuł. Tu do góry. Test. Ale to jest treść. Tytuł jest tutaj. I tu dopiero pod spodem masz treść. Jakie mamy treść, nie? Bo tu mamy możliwość edycji. Treści, tytułu i nagłówkę. Nagłówka jeszcze, nie? O, przepraszam, tu mi się TikTok odezwał. Ale nas interesuje treść i tu po prostu mamy takie, możemy sobie pisać tutaj coś, nie? Proszę, mamy treść i teraz taki, mamy formatowanie. Bold, czy pogrubienie, kursywę, podkreślenie, podświetlenie, czyli wyróżnienie. Jak w Wordzie mamy takie żółte, nie, to możemy sobie zaznaczyć. O, proszę bardzo. Dalej mamy sprawdzenie. O, to sprawdź skrzynkę. No, checkbox, czyli po prostu sprawdź skrzynkę. Osobnie tłumacząc. Ale to jest po prostu checkbox, czyli zaznacza kratka to do. Do zaznaczenia, nie? Jak zasubskrybowałeś mój kanał, to klikasz tutaj ptaszek. Ja odznaczyliście, odznaczę to, nie wyłączę. Co dalej? Mamy listę, czyli taką punktowaną. Wyróżnienie do lewej, do środka, do prawej. I to mamy.
dodaj obraz, możesz sobie załadować jeszcze jakąś grafikę. Moim zdaniem fajna i przydatna sprawa, zwłaszcza jak masz telefony Xiaomi, albo tablet od Xiaomi'ego. Fajna i bardzo ja takie usługi lubię. No musisz się przesłać ten obraz, a jak nie, to trzeba odświeżyć, bo o, jest, pojawił się. Zobaczcie, nie? No i możesz sobie tu jeszcze modyć tej te kolorystykę, tło podłożyć jakieś, nie po tą notatkę. No i więcej opcji nie mamy. Tu jeszcze możemy starsze wersje, czyli to po prostu to, co było robione. Historia edycji, nic innego jak historia waszej edycji i usunięcie notatki. Jeżeli chodzi o tą drugą treść, rzecz, mapa myśli, to jest po prostu takie coś. Wpisujemy temat, chmura. I tu po prostu możesz wprowadzić tekst lub użyć przycisku wprowadź. I tu po prostu sobie wpisujesz, nie? Robię to, potem się, to taka po prostu, takie po prostu to do. Mam nadzieję, że robię, nie? To mamy, możemy sobie wpisać coś, nie wiem. Galeria. Oczywiście, no, bo się śpieszę i do tego tak wychodzi. Galeria. Notatki. No, taki to do. Nic żadnego innego formatowania tutaj nie mamy. No, dobra. I te notatki możesz sobie tutaj jeszcze segregować. Przejdziemy do tej drugiej notatki i tu możesz sobie jeszcze ją przenieść do folderów. Tylko zobaczmy, jak to zrobić, bo jeszcze więcej nie bawiłem. No, mam nadzieję, że jest proste, ale takie czasami nieoczywiste, nie? To funkcje. A nie, ja trzeba zaznaczyć. Dobra, i to mamy na niebieskim pasku. Przenieść do folderu, możemy sobie przenieść do ukrytych, bądź właśnie stworzyć inny folder. Ukryć, to wtedy notatka zostanie tutaj do ukrytych. Przeniesione i usunieć. Usunięcie, ty po prostu do kosza. Jeśli chodzi o foldery, to możesz sobie tutaj je więcej katalogów stworzyć, nie? Moje OK i teraz możemy sobie tą notatkę właśnie przenieść. Do folderu przenieść. Moje OK, poszło. Widzicie? Bardzo fajnie to działa. Zobaczcie, teraz przeskoczyło to do moje, proszę. I mamy tam notatkę, zasubskrybuj. No i nic więcej tutaj nie mamy, więc nie będę przyciągał. Dalej mamy nagrania, czyli dyktafon. Ja się w ogóle jeszcze tego jeszcze nie otwierałem. Ja, ale grafika tu jest. Taki gradient z czarnego na niebieski, bo kolorem firmowym Xiaomi jest właśnie niebieski. I kurczę, tylko że to już jest, ja wam tego, drodzy widzowie, chyba nie pokazywał, pokazywałbym, nawet jakbym miał telefon Xiaomi i nawet teraz. A dlaczego? Ponieważ jest to po angielsku, to możemy sobie przejść szybko do innej usługi, takie menu jest, nie? All recordings i call recordings, bo możesz sobie włączyć nagrywanie rozmów. I sobie tutaj przechowywać, nie? Nic i drasz, czyli kos. To bardziej się przydaje, jak masz telefon Xiaomi. Ja wiem, jak to działa, bo również się tym bawiłem. Kiedyś włączyłem dyktafon i tam była też opcja włączenia synchronizacji z kątem. I po prostu jakbyś zakończył nagrywanie, tak jakbyś aparatem robił film, to się wskoczy do chmury. Do tej usługi właśnie nagrania. No i nic więcej tutaj nie mamy. Więc stąd przechodzimy. Home, żeby wejść do strony głównej. A mini drive, czyli po prostu dysk na różne pliki. I co my tu również mamy? Możliwość tworzenia katalogów. Każdy, pod każdym katalogiem możemy sobie
I przy plikiem możesz takie rzeczy zrobić. Upload a file, czyli wgrać jakiś plik na dysk dowolnego już rodzaju, na przykład MP3, możesz nawet wgrać. Weźmiemy taki, zobaczcie tylko, a dobra. Jak już się bawimy, to już zrobimy do końca, nie? Elektronomia, czyli po prostu muzyka NCS. Uploading, proszę bardzo. Mamy postęp. Zatrzymam może to nagranie, żeby nie przeciągać, nie? I wrócę do was za momencik. Wracam z powrotem. Wróciłem do was, nie? Wygrałem ten plik MP3 wyłącznie dla przykładu, więc przechodzimy z powrotem. Klikamy wstecz. I mamy pliczek, możemy z tym pliczkiem sobie zrobić takie rzeczy. Pobrać go na dysk, download, delete, czyli usuń, remain, czyli możemy zmienić nazwę pliku. Dalej mamy opcję history, czyli po prostu historia jakaś edycji, prawdopodobnie no, jestem here, czyli nie ma pozycji tutaj jeszcze. A stworzyć czy coś? Raczej chyba nie. Bo to jest nawet tylko do zaznaczenia i do pobrania. Z żadnego podglądu to przynajmniej ja nie widzę. Nie? Poza tym możemy sobie wgrać folder cały na tą chmurę od razu. Utworzyć nowy katalog. Test. Proszę. I możemy takim plikiem jeszcze zrobić takie rzeczy. Pobrać go na dysk w postaci normalnego pobierania. Tylko, o widzicie, mamy pobieranie i można normalnie na dysk delete, czyli usunąć i move, czyli po prostu przenieść do innego folderu. Nie? A jeśli chodzi o katalogi, foldery, to możesz takie rzeczy robić. Tu approach to oczywiście jest zawsze, więc tutaj nie pominiemy. Pobieranie. Jeśli chodzi o pobieranie folderów, to podobno jest, tutaj jest napisane can't download folders here. Nie można pobierać tutaj folderów. Use our PC client. Ja wam powiem, że jest niby klient tej usługi na dysku tego, nie? Tylko, że po prostu to może zrobimy osobny film na ten temat, bo można synchronizować tam, tak jak gdy z Google, nie? Albo jeszcze teraz zobaczymy. Tylko może jeszcze dzisiaj zobaczymy. I wtedy będzie można pobrać albo synchronizować po prostu foldery, nie? Do tego dysku. Dobra. No, to taki krótki pokaz. Mam nadzieję, tutaj mamy jeszcze opcję wyszukiwania kosza, listy transferów, jeżeli coś się przesyła, nie, to możemy sobie przejrzeć i odświeżenie strony chyba. Tak. I tu możemy sobie zgrupować na wszystkie dokumenty, obrazy, wideo, muzykę i other, czyli inne. Dobra. To tyle. Co jeszcze? Znajdź urządzenia. Bardzo fajna rzecz dla osób, które często gubią telefony. Jak masz telefon Xiaomi i jesteś zalogowany na niego, to możesz tutaj wywołać lokalizowanie. To działa tak samo jak lokalizowanie urządzenia na koncie Google. Więc mam nadzieję, że nie trzeba tego tłumaczyć, bo poradników jest na ten temat dużo i to jeszcze bardzo dużo, bo ja nawet jakbym mógł, to nie będę, jakbym miał telefon taki Xiaomi, to bym nie mógł w stanie wam tego pokazać, bo bym musiał go po prostu, musiałby GPS działać, bo to na podstawie chyba GPS-a działa. To no, lokalizacja to na podstawie GPS-a działa, bo na podstawie tego innego. Musiałbym go na dwór gdzieś zdać i tak dalej, nie żeby wam to pokazać, to byłoby takie bez sensu. Jak będziecie mieli pytania, to będzie, albo jakieś wątpliwości, to będziecie musieli poszukać. I ustawienia konta. Na sam koniec. Tu mamy pojemność naszej chmury dostępną. Możemy sobie przejrzeć, by kupić więcej tego miejsca. Może sobie 50 giga kupić.
200 gigabajtów i 2 terabajty. 50 giga kosztuje na czas nagrywania filmu. Nie ma ceny. A jest 27 HKO. Nie wiem, co to jest za waluta. Aha, ta jakaś chińska HKD. To jest jakaś chińska waluta. Chyba. To na czas nagrywania. Przepraszam. Na czas nagrywania filmu nie kupuj płatnej chmury, bo za złotówki jej nie kupisz. Także nie polecam. Bo będziesz miał jeszcze jakieś prowizje i jakieś te rachunki. Nie, do zapłacenia, dodatkowe jakieś za zmianę waluty. Dobra. I menu, jeszcze do góry. Tu mamy tak. Możesz kupienia większej pewności, ale na czas nagrywania filmu nie w złotówkach, więc nie polecam. Moja pamięć i urządzenia, no to właśnie co chwilę wam pokazałem. Tu będą was wszystkie wasze urządzenia Xiaomi, które są zalogowane na konto Xiaomi. Dalej mamy konto, tu możemy sobie je skonfigurować i co jest, co my tutaj mamy. Logowanie i bezpieczeństwo. Tu sobie możesz właśnie dodać numer telefonu. On jest spokojnie, on jest zagwiazdkowany, nie jest w pełni widoczny. Także spokojnie, nie bójcie się tego. Pomocniczy adres e-mail, czyli możesz wprowadzić drugi, jeżeli masz. Ale ja sprowadziłem to swój i przyjęło. Także mam główny i pomocniczy taki sam. Dalej mamy resetowanie hasła, konto innych firm, czyli możesz sobie spiąć konto Xiaomi z kontem Apple'a, Google'a i Facebooka. Dzięki temu możesz się logować za pomocą Facebooka, albo Google'a, albo Apple'a. Ja tak sobie zrobiłem, czyli spiąłem sobie konto Xiaomi z Google'em i Face'em. Nie? Może na przyszłość mi się to może przyda. Konto i bezpieczeństwo, zarządzanie urządzeniami, to możesz sobie wylogować zdalnie, wylogować jakieś urządzenie Xiaomi z konta, na przykład jak je zgubiłeś, albo przestało działać i nie chcesz, żeby ktoś naprawił i miał dostęp do konta, to po prostu klikasz wyloguj i odcinasz sesję, zdalnie, nie? I weryfikacja dwuetapowa. Możesz sobie tutaj za każdym razem, gdy wykryjemy, że próbuję zalogować się na nowe urządzenie lub w nowej lokalizacji, wyświetlamy okno dialogowe z potwierdzeniem na innym urządzeniach. A ty możesz sobie włączyć, nie? Takie coś. Takie potwierdzenie. Za każdym razem, gdy wykryjemy, że próbujesz zalogować się na nowym urządzeniu, czyli na przykład na nowym komputerze albo nowym telefonie. Albo w nowej lokalizacji, lub gdzieś indziej po prostu, nie? Wtedy poproszę cię o potwierdzenie, tak jakbyś po prostu chciał, tak jak jest na Google na przykład, albo o kod cię poproszę właśnie z SMS-a, albo może sobie to skonfiguruję kiedyś, ale to nie przytas. Dobra, dalej mamy informacje osobiste, tu możesz sobie wprowadzić nazwę użytkownika, zmienić płeć. To po prostu podczas rejestracji konta, to co mówiłem na początku, nie, że tam takie dane trzeba będzie podać. ID konta Xiaomi to jest właśnie ten numer, nie, karty bankowe, możesz sobie dodać kartę bankową, bo możesz sobie kupić, jest taki coś jak Xiaomi Store, ale to chyba w Polsce nie działa, bo jest wszędzie po chińsku. Ale taka opcja jest, nie, możesz sobie kartę dodać i zapłacić kartą na przykład za chmurę. I region, to właśnie region to jest tej karty. I tutaj mamy zmienić, możemy właśnie te dane. Dalej mamy prywatność. Numer telefonu, aha, znowu potwierdzenie. Dobra, znowu muszę wziąć telefon. Ja mam chyba dwuetapową weryfikację, bo coś się pytają o kody. Ja wyślij, nie wysłałem. Wyślij. Teraz. Przyszło. OK. I wprowadzamy kod. Muszę wziąć sobie telefon. 509. Coś mi się głos łamie dzisiaj cały dzień. Przepraszam bez zada. 509. 100. Tak. No i jesteś na domu i to możesz sobie porady. W celu ułatwienia przetwarzania danych
osobowy zgodnie z obowiązującym prawem masz do wyboru nasze. O, przepraszam, że ktoś tutaj woła, ale w tle, ale to na to wpływu nie mam. Masz do wyboru następujące możliwości. Poproszenie o kopię danych bądź usunięcie danych, nie? No, przeczytałem. I tu możesz sobie właśnie zażądać, tak jak w przypadku chwały ja było. Też taka opcja była, nie? Zarządzaj swoimi danymi, czyli tu możesz sobie pobrać dane, które się masz na koncie, takie jak właśnie z aplikacji Xiaomi Mi Store, Mi Connect, Community, to jest odpowiednik Samsungowego Members, tylko że to jest od Xiaomi'ego, Mi Store International i Mi Community chińskiego, nie? Bo to jest Mi Community International, to jest takie międzynarodowe, a Mi Store to jest po prostu sklep, w którym możesz sobie zakupić telefon, taki sklep firmowy. I usunięcie konta jeszcze jest, nie, opcja tutaj. Dalej, kolejną zakładką jest konta i uprawnienia. Tu możesz sobie zarządzać kontami, które mają zewnętrzne jakieś aplikacje, które mają dostęp do konta Xiaomi. Na przykład, żeby móc się logować do nich za pomocą konta Xiaomi. Mam nadzieję, że rozumiesz, nie? Więc nie będę przedłużał. I potrzebujesz pomocy, czyli nic innego jak centrum pomocy się otworzy nam i to możesz sobie poczytać, jak chcesz wykonać, nie? Takie FAQ. No i to byłoby tyle z najważniejszych funkcji. Jeżeli chodzi o tego klienta, to mogę wam szybko go jeszcze pokazać, tak pokrótce, zobaczymy, jak on działa, bo sam jestem ciekawy. Tylko może to potraktuję jako osobny materiał. Także jeśli chodzi o materiał wersji przeglądarkowej, to koniec. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w Stresu Nienawistwikła. Mam nadzieję, że przydatny materiał, bo się komuś może to przydać, nie? Robię, bo nie mam co innego do roboty, więc zająłem mnie po prostu z nagrywaniem. Może sobie skorzystacie, nie? Możecie mi dziękować, tak naprawdę. Nie mam telefonu Xiaomi, może kiedyś mi się uzyska jakiś, bo mój tata ma Redmi Note 9, to może kiedyś będzie wymieniał za 2 lata, może za rok, nie wiadomo kiedy to może darmo jakiś, to będzie super, bo będę mógł wam jeszcze pokazać to samo, co teraz, tylko na telefonie, jak to działa, nie? Tylko że wtedy będę robił już takie krótsze materiały. Będę to dzielił na aplikację, jak będę oczywiście robił, nie? Tak jak w przypadku Huawei ja robiłem. Dobrze, a teraz będę się z wami żegnał. Do zobaczenia ze strony Dawid Cykła. Cześć.